Następna stacja to Dębica. Suffocating, I'm waiting and always hesitating. Jakieś ograniczenia do następnego. Dopiero potem wylony. Nie teraz jeszcze, ale właśnie się ten spełnienie się pojawić. Chociaż może nie. Chyba mi się pomyliło. Scenarium, bo podobny zjazd był po prostu, dlatego mi wyszło, że mi się pomyliło. Jeszcze raz zastrzeżę, że lepiej mam głos, ale nie wiem, czemu tak. Jakieś chrypy nie biorą, czy nie wiem. Pewnie ta droga mija po bajorą.
startujący sygnał S2 na czasie jazdy z najwyższą dozwoloną prędkością. Opuścimy partografy. Będzie wskazać, co radio działa w tej lokomotywie. Pan powie. Tu jesteśmy w linii o 2 minuty. Musimy powiem. Może nadrobimy w końcu. Dałoby się. Szewica 11.15. Prędkości na górze to jakoś nie interesują. Wiem teraz na... To będzie 120. Musi się ostrzeć, że tak. Mam tu 40. O, idę na to, co nie... Tego to nie widziałem. No. To pasażerowie na pewno odczuwają. Dostanę się zawsze do światła, tak na górze.
Im który mówią, że lewy. Na początku włączyłem dobrze, a później się... Chciałem poprawić na złe. Może jakiś pociąg polarowy się powstał. Przeciwniki nadmiarowe wróciły. No 40. Czuję, że dzisiaj bym stracił pracę. Lepiej było wasze list. No wiadomo, że prawie to też inaczej. Nie obserwuję sobie pociągu zewnątrz, nie patrzę się na nie. Nie wiadomo, te rzeczy dookoła. Raczej ta rozpadła mi na dronie dzisiaj. Dał po zielono 5 minut, nie lepiej. Czy to dzisiaj to tu na chwilę się pan SR pojawił na transmisji na żywo, a tak to nikogo nie ma, lotnicza do oglądania. No właśnie, witam panie. Ojoj, ZRT, witam serdecznie na tej transmisji na żywo. Widzicie, jak ja powiem, że nikogo oprócz pana SR nie było, no to po razy się ktoś pojawił. Panie, ja cię skończyłem, no to wtedy się pojawił pan ZRT. Nie będziemy na 80. Ale myślę, to nie będę. No sobie na to, że wróciło jak to ona czyta czat. Pamiętacie te stare transmisje na żywo, chyba na czas czytałem, no właśnie. Trzeba do tego powrócić. Trzeba. Może następna transmisja na żywo, musimy tutaj wyglądać, że Iwana będzie czytać. O, z boku nabiję. Tam zawsze widziała z tym boku nabiję, już nie pamiętam. Suka chyba nie wiem, bo suki jeszcze tyle nie było. Chyba jeszcze nie wyprodukowany. S1. Się wydaje. A nie, to zawsze mówię, gagar z bipą.
No właśnie, to do Gardiku. Od niebrygo. No, przepraszam za tak. O, Gagarski pomógł. Nie. No proszę, to nie był Gagar. Państwo, więc tak.
na pozycję odcięcia. Ujrzeć przetwornica, wyłącznik szybki. Oświetlenie lokomotywy. Hamulec ręczny. Okej. Bateryjki. Nie mam żaden stan programu. Automatycznie. No i piknie. No piknie. Dobrze, drodzy Państwo, to było na tyle w tym najgłębszym odcinku. Komentujcie, subskrybujcie. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia. Na razie, cześć, pa, pa.